Dzień dobry kochani, dzień dobry gwiazdy, witajcie na kanale Looks Unhappy. Na zewnątrz smutno, bardzo trudne obrazy w mediach, natomiast ja dziś staram się taki troszeczkę przykleić do Was uśmiech na siłę i spróbować nabrać zwykły, regularny, normalny, lifestyle'owy film. I tym razem będzie to unboxing, także mam nadzieję, że ze mną zostaniecie do samego końca, ponieważ będą tutaj wiosenne zmiany, wiosenne stylizacje i okrycia wierzchnie, a swoją drogą pozbyłam się wielu, wielu kurtek i płaszczy, które darowałam potrzebującym w ostatnich dniach, więc była okazja, żeby kupić coś nowego. Kochani, postanowiłam jednak nie szaleć, nie świrować, nie zagubić się w zakupach. Zresztą mam nadzieję, że Wy tak samo robicie, że teraz troszeczkę bardziej powściągacie swoje chęci, żądze, potrzeby i myślimy wszyscy troszeczkę bardziej racjonalnie, co naprawdę jest nam potrzebne. Dlatego dziś bardzo bym chciała, żebyście pomogli mi podjąć pewną, może nieważną, ale pewną decyzję. A jeszcze zapomniałam Was poprosić bardzo serdecznie, żebyście śledzili mnie na kanale. Słuchajcie, miałam ostatnio taką sytuację, że agencja, która ze mną współpracuje, przeanalizowała mój kanał i powiedziała, że aż chyba 60 albo 70% z Was, moich stałych widzów, nie subskrybuje kanału. Słuchajcie, zawstydziłam się. Zawstydziłam się. Oni twierdzą, że widz jest starszy i nie potrafi zasubskrybować. No dziewczyny, no bójcie się Boga. Zalogujcie się do Gmaila i bardzo Was proszę o to, żebyście kliknęły subskrybuj i również ten dzwoneczek, nie wiem, który tutaj będzie stronie. Kliknijcie dzwoneczek, wtedy dostaniecie zawsze powiadomienie, jak pojawi się nowy film. I teraz uwaga, żeby Was jeszcze bardziej zachęcić, mam dla Was taką propozycję. Sprawdzam dziś, teraz konkretnie, ile mam subskrybentów. Ile mam subskrybentów? Tych subskrybentów jest tyle. I teraz uwaga, za każdą nową subskrypcję płacę do końca marca 50 groszy na uchodźców i z Wami się rozliczam codziennie, na bieżąco, na story. I co Wy na to? Takie płacenie za subskrypcję jest chyba warte i godne uwagi i Wy też macie poczucie, że robicie coś dobrego. Także kochani, słuchajcie, jeżeli pojawi się tutaj 1000 nowych subskrybentów, to oznacza to 500 zł, które ja ze swoich pieniędzy zapłacę na uchodźców. Konkretnie pojadę do Lidla albo do jakiegokolwiek sklepu, który będzie akurat taka potrzeba dla uchodźców, ponieważ ja tutaj obok w Arenie Ursynów dopytuję się, co jest potrzebne i kupię to wszystko, żele pod prysznic, szampony, to co robię na bieżąco, słuchajcie teraz. Obiecuję Wam, że to zrobię i rozliczę się z Wami tutaj na ekranie, rozliczę się z Wami na story. Także słuchajcie, ja płacę za swoje subskrypcje na dobry, słuszny cel. I co Wy na to? Warto się zalogować do Gmaila? Mam nadzieję, że tak, a teraz idziemy do tematu. No prawda jest taka, że weszłam w tę wiosnę dosłownie w jednym płaszczu. Poprzedni płaszcz sprzedałam, był to płaszcz Isabel Marant, ten taki granatowo-szary, może gdzieś tutaj wrzucę jego zdjęcie. On mi się po prostu opatrzył, przestałam w nim chodzić. Zdecydowanie bardziej jest mi do twarzy, bardziej mi pasuje ten piękny beżowy płaszcz. On jest, słuchajcie, wykonany z wełny i kaszmiru. To jest kolekcja zeszłoroczna, już chyba nawet ma z półtora roku ten płaszcz z H&M, ale słuchajcie, no nie można cały czas latać w takim płaszczu. Czasem jest mi po prostu chłodno, bo teraz są takie marcowe dni, nie za bardzo, nie zawsze tak jest super. I pomimo, że go bardzo kocham, to on jest jednak taki oversize'owy, niezapinany i długi, co czasami przeszkadza mi w momencie, nie wiem, na przykład teraz biegam ciągle na zakupy, dużo kartonów dźwigam i tak dalej, on jest po prostu nieporęczny, on się ciągnie czasami, ten płaszcz gdzieś mi się przytrzaśnie w samochodzie. No i tak, także kochani, postanowiłam zakupić kurtkę. Mam dwie kurtki, właściwie to są już bardzo stare kurtki, takie krótkie puchóweczki, które używamy dosłownie na spółkę z polą. Jedna jest na mnie troszeczkę, ostatnio się zdobiła za ciasna, bo jak wiecie, jest troszeczkę więcej kochanego ciałka. No i cóż, no, jest okazja, żeby zrobić unboxing, więc nie będę tutaj już dłużej owijać bawełnę. Przejrzałam ofertę sieciówek, znalazłam parę produktów, które były godne uwagi. Część z nich przymierzałam w sklepach, ale finalnie zdecydowałam się na zakup online. I teraz tak, uwaga, nie widziałam, nie mierzyłam,
Zamówiłam dwie kurtki do wyboru i mam nadzieję, że mi doradzicie pod kątem koloru, bo wydaje mi się, że ten fason będzie dla mnie ok, ale słuchajcie, przekonajmy się, także teraz zaczynamy, mierzymy. Ale żeby było mierzymy, to najpierw musi być otwieramy, unboxingujemy, działamy. Kupiłam kurtki marki Tiffy i teraz uwaga, z Tiffy mam aktualnie trzy kurtki. Mam kurtkę, którą noszę od 3 lat, czarną, zresztą wrzucę Wam tutaj nie swoje zdjęcie, a może i swoje, jak znajdę. I wrzucę Wam kurtkę, może zdjęcie modelki ze strony internetowej. Mam kurtkę, którą noszę już 1,5 roku, srebrną, która jest genialna. I teraz uwaga, jeżeli polujecie na coś na wyprzedaży, to są jeszcze dostępne te kurtki czarne i serdecznie Wam polecam. Jest to najlepsza kurtka, jaką w życiu miałam. Nigdy się jej nie pozbędę, chyba że się rozpadnie. I wydaje mi się, że zdecydowanie powinnam kupić jeszcze tę czarną, ponieważ czarną kurtkę zawsze można mieć. I uwielbiam ją. Ona jest tak praktyczna, ona się rozpina na dole, ona wygląda świetnie. Kochani, polecam Wam bardzo serdecznie, a ja teraz idę już do wiosny. Także kto lubi polować na wyprzedażach, to jest dobry moment, bo ta kurtka nigdy w życiu nie będzie już miała takiej ceny. Podejrzewam, że w sezonie zimowym ona jednak trochę wzrośnie, także jeżeli macie ochotę, to kupujcie. I teraz uwaga, ja mam rozmiar S. Te kurtki są bardzo oversize'owe i ja mam rozmiar S, także weźcie to pod uwagę. We wszystkich innych kurtkach marki Tiffy mam zawsze M-kę. Także co, nie będę więcej gadać, zabierać Wam cennego czasu, tylko zobaczymy, jak sobie poradzę. Słuchajcie, dużo lepiej sobie radzę, jak pomagają mi koty, wiecie? Ale kotów teraz nie ma, siedzą tam na oknie. I otwieramy. Kurtki przychodzą zapakowane w taki wielki, czerwony karton. To będzie chyba bardzo niewygodne, żeby je tutaj na stojąco pokazywać, ale już mi się nie chce zmieniać tego całego setupu nagraniowego. Pomogę sobie kolanem. Wow! Elegancko, co? To co? Otwieramy, rozrywamy i mam nadzieję, że jedną zostawiamy, co? To co, kochani, teraz wszyscy głosują, czy beżowa, czy zielona. Nie, to za wcześnie, będziecie głosować na końcu. Ale ja teraz szybciutko otworzę te kurtki i zacznę je mierzyć, bo te folie są bardzo szeleszczące i też nie jakieś piękne, więc umówmy się, że trzeba czym prędzej otworzyć kurtki. Słuchajcie, kurtka jak kurtka, leżąc na płasko albo na wieszaku, wygląda jak kurtka na wieszaku, więc spróbuję zobaczyć, jak będzie wyglądała na mnie. Zaczynamy od beżowej. Ma napki takie, nie wiem, czy to się profesjonalnie nazywa napki, ma suwaczek. W ogóle to, słuchajcie, dla mnie bardzo ważne jest, żeby suwaki w kurtkach działały bardzo, bardzo długo. Dlatego przestałam dzieciom kupować kurtki z Zary, ponieważ te suwaki wymiękały po miesiącu używania. Zawsze był jakiś problem, jakiś ząbek się wyrwał. W kurtkach Tiffy nie mam tego problemu, dlatego lubię do nich wracać. Tutaj jest zapasowy guziczek, dobra metka. A, zamówiłam jednak S-kę, wiecie? Także tak, no i mierzymy. Przymierzyłam, no to teraz zobaczmy. Bardzo lubię takie kurtki, w których podwijają się rękawy i to jest dokładnie kurteczka, żeby coś takiego zrobić. Oczywiście, żeby nie było, że trzeba. Nie trzeba, ta kurtka ma normalne, regularne rękawy. Jest pikowana, wiecie, dlaczego mi się podobała? Ma takie pikowanie jak Chanel. Więc tak, podwijamy rękawki, tak jak lubię. Można, lepiej było oczywiście schować te rękawy spod spodu, ale nie trzeba. Jeżeli są jakieś wąski golfik, to wygląda to świetnie. Kurtka jest zamykana na suwak, dodatkowo na zatrzaski. Umówmy się, jest wiosna, więc chodziło mi bardziej o taki look, w którym zbiorę tę kurtkę troszeczkę z tyłu. Nie widzę teraz, jak wyglądam, więc trudno mi powiedzieć, czy nie zmiam tego zbyt mocno, ale o coś takiego. No i co? Co myślicie? Może trochę za mocno? No w każdym razie jakaś taka wersja pomiędzy. Jak Wam się podoba, dajcie znać, ale ja teraz przymierzę szybciutko kurteczkę zieloną. Zielony, słuchajcie, to jest moje odkrycie. To jest jeden z moich ulubionych kolorów, w których wyglądam naprawdę dobrze. To jest bardzo twarzowy kolor dla blondynki. Odkryłam go 1,5 roku temu. Znaczy nie w sensie, że odkryłam, że taki kolor istnieje, tylko odkryłam, że jest mi po prostu w nim dobrze. I zaczęłam wybierać jakieś, mam takie sweterki, narzutki.
bluzy w takim kolorze wyglądają super i myślę, że to też może być fajny kolor na wiosnę. Także słuchajcie, to samo zrobię, zwiążę z tyłu, bo chodzi mi bardziej o taki lekki, wiosenny look, gdzie ta kurteczka będzie otwarta, zebrana, ma bardzo fajne, duże kieszenie. Ma kaptur, który pewnie raczej pójdzie do odpięcia, ale słuchajcie, kaptur zawsze można mieć. Także kochani, dajcie znać, co myślicie i koniecznie zagłosujcie, którą z tych kurtek powinnam sobie zostawić. Beżową czy zieloną? Serce mi podpowiada, żebym zachowała zieloną, ale muszę je przymierzyć jeszcze przed lustrem. Słuchajcie, widzę się tutaj w takim malutkim ekraniku, jeszcze w oddaleniu, więc przymierzę przed lustrem, podejmę decyzję, ale będę wdzięczna, jeżeli pomożecie mi i zagłosujecie, czy kurtka A, czy kurtka B. Chodzi mi o to, beżowa czy zielona? Beżowa czy zielona? Pomóżcie, dajcie znać, czy znalazłyście coś fajnego na ten wiosenny sezon dla siebie. Jeżeli macie jakieś polecajki, to polecajcie. Ja Wam oczywiście podlinkuję te moje hity, które ostatnio znalazłam w różnych sieciówkach oraz w Tiffy. I co? Kochani, żegnam się z Wami i lecę dalej, bo mam dzisiaj dużo, dużo pracy. Muszę jeszcze wydać sporo pieniędzy na zakup żeli pod prysznic, szamponów i dostarczyć je do Areny Ursynów. Trzymajcie się, pamiętajcie o mojej obietnicy. Każdy 1000 nowych subskrybentów od teraz, od dzisiaj, każdy 1000 to dodatkowe 500 zł, czyli płacę Wam za Waszą chęć zalogowania się i kliknięcia tego dzwoneczka. Płacę Wam 50 groszy za subskrypcję. Nie Wam, nie do Waszej kieszeni, ale płacę na pomoc Ukraińcom, osobom, które uciekły ze swojego kraju z powodu wojny, które potrzebują w tej chwili najbardziej potrzebnych produktów. Kochani, trzymajcie się, całuję Was, do zobaczenia w kolejnym wideo. Pa, pa!